Wzięliśmy jeszcze po kawie, Kuba loda, jak zwykle. W prawo. No potem ci pozwolę kaju jechać. To chyba się zgodza. 180. No widzisz, to jest ta droga, widzisz. Tak, tak. Tak, to jest ta droga. Już kto poznaje, to poznaje, kto nie poznaje, to pozna w dalszym etapie jazdy. No już prawie dojeżdżamy. Jakieś enduro tu. Takie małe. Teren. Tu Moira upalał i strzelał z rury. Tu Tomek skuterem zasuwał. To jest do wycinki. Wysiadamy, ekipa. Weź Kuba wlepy. Chyba starczy. Starczy. O, to chyba tata Roberta sobie kupił. A może ich nie ma. Siema. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Robert? Cześć Robert! Siema byku, jak tam? Siema ekipa. Siema. Gdzie masz sprzęt? Obecnie w naprawie. Co się stało? Iskry stracił. O, tak coś czułem. No, nie, że nie wiadomo czemu. Iskry stracił i nie wiadomo czemu. A dawno temu? Od wczoraj. O, patrz, nie w pora, chcieliśmy się golnąć z nim. No. Niedobrze. I kto będzie naprawiał? Nie wiem jeszcze. Tata ogarnie? Raczej nie, trzeba będzie szukać. Aha, a ty dasz radę? Nie? Próbowałem, ale nie. Iskrę stracił. Trzeba lamanetę. Do lamanety zadzwonimy. Dzwoń do lamanety. Może coś podpowie. Nie? Wlepy mamy dla ciebie, dla ekipy nowe. Cewki zmieniałem i nic to nie dało. Cewki zmieniał. I od tamtej pory jak cewki zmieniłem, koniec. Ale zmieniałeś je dlaczego? Bo ładowania nie było. Aha. Wszystko inne pozmieniałem i pozostały tylko cewki. No. Zmieniłem cewki i... A może nie takie? Nie no. Patrzyłem na wzór. Tak? Daj wlepy. Siemanek Michał, ty, brawa jest. O, dziękuję. Nie ma ten, to tam rozdasz, układ Roberta nie ma iskry, nie? Co może być? Nie było ładowania. A, nie było ładowania, zmienił cewki. I nie ma iskry. I nie ma iskry teraz. Aha, no czaję. Bąkole robiłeś? No. Tak? A na koło dawałeś? Ale nie było ładowania, czy było za dużo? Nie było wcale ładowania. Nie było w ogóle ładowania. Tak długo wytrzymał tyle czasu, nie? No. Ile to my byliśmy temu? Nie. Czasu? Aha, no dobra, dobra. 2 miesiące temu, 3? No, ze 3. 3, no. Aha. I no, codziennie wiem, no, upalany, nie? Był przy tym, no. Patrzył, dobra, no to nie przeszkadzam. No, na razie. I co? No trzeba szukać, mówi, może gdzieś jakiś ten przełącznik od gaszenia, guzik albo coś się zawiesił i dlatego nie będzie, nie? O, widzisz, to sprawdzałeś? Od gaszenia guzik? Mówił, że to musisz szukać, mówi, metoda prób i błędu, bo może gdzieś jakiś guzik się zawiesił. No. I... Ja też myślę, jak nieraz są przy pilocie ten, od alarmu, jak jest bateria słaba, to też nie, może... mówi, że to oddzielne nie ma wpływu, nie? To jest oddzielnie masz założone. Tylko, że nieraz w czasie jaźdź, z domu się sam alarm włączał. O. To może go odłącz? No ale to znowu kluczykiem nie będę mógł gasić. Aha. Czy odpali, a nie zgasi go, nie? Aha. Jedynie na sobie. No bo w czasie jazdy też mi się alarm włączał. No trochę aha. Dziwne, nie? No.
to gdzieś tam jest jakaś przyczyna. Może to właśnie jest, nie? Ja w będzie zaśmiecić baterię jeszcze, w będzie będę mówiąc, to ci kupię baterię i zobaczymy. Do pilota. Czyli niedobrze. Co zrobić, kurde? No, a my dzisiaj pojechaliśmy, walka. Co niektórzy pojeździli, co niektórzy nie pojeździli. Kto nie pojeździł, zgadnij. Nie wiem. No zgaduj. Tomek? Tomek! Klamkę złamał w nowym sprzęcie. No. Pojechał tylko do Koronowa, do sklepu, ale tam nie mieli. Przyjechał. Nie mogłem dobrać. No. Ja też nie pojeździłem, bo uczyłem Kubę, ale za to Kuba pojeździł, bo się nauczył na koło wyrywać. Prawda? Tak. No. Na stojąco. A ja mówię, przyjedziemy do Roberta, da się golnąć. Podrażnimy sąsiadów, a tu nic. I co? A powiedz, jak życie? Dobrze. Dobrze? No, trochę przychorowałeś, ale już dobrze, nie? Co się działo? Chory byłem ogólnie. Aha, aha. Ale już dobrze. No. Najważniejsze. No to teraz trójkołka znowu. Tak. Na jakiś czas. Na jakiś czas. Ale będziesz mógł się nauczyć na koło ją wyrywać. Umiem. Już umiesz? Pokażesz? No to Robert umie. No to pokaż. Czemu mi nie pokazałeś nigdy? Dawno już umiesz? No. Jak już nas poznałeś? Dużo szybciej. Ja wiedziałem, że w tobie jest potencjał. Kuba, uważaj. Patrz, zobacz. No widzisz? No. I to patrz, jak kółko wysoko, tak jak ty. Super. I widzisz, i fajnie, bo to wiesz, jak to trenujesz i to jest wysiłek. Fajna sprawa. A na kładzie bąkole jak robisz, powiedz? Ostre? Tak. Rzucać je na dwa boczne? Nie. Nie. Ale fajny, ten kładzik jest fajny. No patrz, 3 miesiące pochodził, w sumie bez awarii, tylko paliwo lać, tak? A teraz jakaś głupota, nie? Też lubię kładem jeździć. Teraz to praktycznie codziennie jeżdżę. A czyj to sprzęt? Sąsiad. Aha, aha. A co on taki poobijany? Co on? Bokami jeździ. Bokami jeździ. A widziałeś, jaki wgniecony bak? Nieźle. Wszystko popękane. Tam na trytki wszystko jest porobione. Ale patrz, jednak trójkółka, a da się na koło. No, no da się, no. Co to po tym 500 plus, jak... Tak, to jest. No szkoda, szkoda. A kask jak? Dobrze. Dobrze. Ciuchy też ubierasz, jak nakłada? No to super. Ale fajnie, fajnie. Wtedy wyszło, jak z tego drona tą nagrywkę tu zrobiłem przy tym grillu, nie? Fajnie to wyszło i dom, nie? Tak leciało i... Jeszcze sobie co jakiś czas muszę to obejrzeć. A jak, młody? Co tam? Dobrze. Dobrze? Twojego kłada? Sprzedałem. Co ty gada? Sprzedałeś kłada? Tak. I co kupujesz? Ty? Nie wiem. A czym teraz latasz? Na torem. Jakim? Rometem. A gdzie go masz? Schowanego. Aha. Upalasz na co dzień? No może nie na co dzień, ale co weekend zawsze jeżdżę. Co lepsze? Motor czy kład? No kład. Kład, no to po co sprzedałeś? Nie wiem. To ja tu myślę o drugim, żeby drugi kupić jakiś. Nie, bo kurde powiem, kłady to... Lubię. Kosztowne interesy, nie? Ale kosztowne interesy są te kłady. A jak odebrałem tego raptora z naprawy pierwszej ze sprzęgła, nie, to miał taką moc, nie, że jak jechałem na szosówkach, to wrów wywaliłem. Widziałeś? No. A co? Myśleliście, że coś mi się stało? No. Powiem ci, że zdziwko mnie chapło, bo tak nagle pojechał w ten rów, że... No nie, no jechał tak jakby musiało być, nie? Że musiałem zjechać, nie? A że za dużo gazu dałem i złapał przyczepność na asfalcie, że nie było kostki. No to wiesz, złapał tym
I poszło, aż zapiszczał skubany. Ale mówię wam, bo to było tak. Tu asfalt, a tam gdzie ten stolik już ten rów. Na filmie to inaczej to widać, nie? Bardzo szybko po prostu. Nic nie mogłem zrobić, nie? Dobrze, że tam betonu nie było ani słupa, nie? Bo powiem, że jakbym tak wyleciał, bo ja wyleciałem z niego, nie? Z tego raptora. No i od tamtej pory to mam ten, trochę stracha, nie? Coś tam robi. I weźmiemy dwa kłady, przyjedziemy i w trzy kłady pojedziemy. Jakubę wezmę na tego, Tomek Kajo 180, a ty swoim. Pojedziemy odwiedzić leśniczego. No co, pionę mu przybijemy. Narobić hałasu. Narobić hałasu, no, pionę przybijemy. Nami, tą pan i słuchaj, na pewno nam podziękuje, bo mu drogę przejedziemy. Tak. Nie będzie musiał odśnieżać. No tak. A tak, powiedz Robert, tak jak rano wstaniesz, to co robisz, powiedz. To zależy od dnia. Od dnia. A masz coś zaplanowane zawsze, każdego dnia? Nie. Dzieje się to, co się dzieje. Na live'ie dawno nie byłeś. No i co? Ty też? Ja byłem wczoraj. Aha, bo się pytałeś kiedy do Roberta. No. Ładny. Ładny. Zawsze coś innego. To co, będziemy się zawijać? No. To lecimy. Robert, no to życzę ci, żebyś kurde szybko naprawił na łączach brykę. I przyjedziemy. Na łączach, wbijaj na live'y. Czym się? Lecimy. Lecimy. Jeszcze na koło daj. Letam. Super. Stała cały czas, czy jeździłeś? Jeździłeś. No tak. Nara. Lecimy. Do widzenia. Czołem. Skakuj ten. Obra. No, wizyta, można powiedzieć, udana. Fajna, udana. Tylko szkoda, że kład Roberta nie działa. Wczoraj miał awarię. No, zaraz nasza podróż dobiegnie końca. Mamy jeszcze 30 km do domu, albo 40, coś tak koło tego. Coś tak. Kuba gra. Tomek co robi? Tomek ma przerwę. Pauzę kierowcy. Pauzę masz, Tomek? 15, nie robię całej. 15. Nie robi całej, ma pauzę. No i co? Przyjedziemy, ale jutro musimy odwiedzić znowu naszego busa, umyć sprzęty. Bo trochę błota było. No Kuba i ja mamy brudne sprzęty. Tomek nie ma. Tomek, ja mam pomysł, nie? Bo jutro będziemy myli te sprzęty, nie? No. Kajo, czysty? Czysty. Chustka brudna? Brudna. Beta? Brudna. Zasypiona, nie? Ale chuśka. Wiesz co, a ty masz trochę roboty tam, nie? Przy tym... w swoim Kajo, nie? Klamkę będziesz wymieniał, coś tam jeszcze. To ja, wiesz co, ja bym skoczył raptorem, wiesz? Pojeździć. No dobra. Co ty na to? Pomysł nie kupię. Ale wtedy, wiesz, nie będzie komu umyć bety. Się podpali. Się podpali? Tak. Albo wiesz co, beschnie i może powietrzem, żeby zmuchnąć to błoto. Będzie już suche. Tak zrobimy. Wydmuchamy. Także jeszcze mamy chwilę do domu, a jutro zaplanujemy sobie kolejny dzień. Nie? Jutro ja coś już, zaplanujemy. Ja coś czuję, że będę w ten. Do czarnej roboty. Ale jak wymienisz klamkę, to musisz się golnąć jutro. Nie, by się ubrudzić. Co? Nie no, przetestować trzeba, nie? No. Ale gdzie, na pole pojedziesz? Tam gdzie my? Wyjeździliśmy kładami z Klaudią. Może sprawdzę. No widziałem, Klaudia tak odkręcała. No, ty się nie śmiej z Klaudii. Ale to samo mi powiedziała, się nie śmiej, bo lepszy nie byłeś. Z górki no. Żeś się popłakał, bo nie umiałeś zjechać. Ja? No. Klaudia. No. Mama wczoraj, jak oglądałem film, jak jeździła. No. To? I tak odważna. To co?
No bo mama dodawała gazu i od razu odpuszczała, dodawała i odpuszczała. No i dobrze, bo by jej się manetka zacięła, to wiesz co by to było? Jak Kubie się zacięła? O słaby! O słaby jak... Dzik z pomidory! Pomidory, no. Tak to by było, no to nara, hejos. 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 Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.